Siemano, witam was w kolejnym unboxingu, gdzie pakujemy sobie dosyć sporą paczkę, dlatego muszę ciężko opakowywać to. Dlaczego paczka jest taka jakby mokra? Ponieważ ją dezynfekowałem. Tak jak mówiłem w filmie o handlu w czasie pandemii, żeby dezynfekować paczki. Znaczy była po prostu zrobiona, jest git. Ogólnie to poprawa pudełko takie ze śmieciami to jest na odpadki, właśnie tego typu. Tego jeszcze nie będę wyrzucał, bo to się mi się może przydać. Normalnie mam flashbacki z Sega Master System. To jest obiekt naszego zainteresowania. Jak widać, pudełko jest sporo większe niż sama faktyczna przesyłka. Sprawdzę tylko, czy tutaj nic nie ma w tych gazetach. Patrzę, to normalnie można w tym pływać. Dobra, już tutaj mamy wyjęte to główne nasze pudełko. Ono samo w sobie nie jest już jakoś cudownie zapakowane, bo to jest po prostu folia, ale okej, spoko, tam było tego aż za dużo. Paczka była 5 razy większa przez to. No i lecimy z otwieraniem tego. Jest to coś, czego szukałem dosyć długo, bo jest to, no w sumie to widzicie w opisie, nie wiem czemu robię takie stawki. Nie, czemu tak mówię, jak wiecie co jest. Ale uwaga, teraz dramatyczny moment, kulminacyjny moment. Co to jest? Jest to PlayStation 3 Super Slim. Jeszcze nigdy nie miałem PS3. Innych konsol, innych playek mam aż za dużo, oprócz czwórki. Dobra, lecimy z rozpakowaniem tego. Ale ładnie pozwijane kable są, patrzcie, prestiżowe, ale chromowane HDMI. Kable sobie na bok położył, tym mamy. Będzie do PS2. Oryginalny, mam jeszcze te chińskie, a te chińskie są lipne. Kabel zasilający, standardowy, temka, tutaj jest. Temka pad w takim mocno średnim stanie. Triggery takie gąbczaste strasznie. Do rozebrania, do wyczyszczenia, ale to też raczej nie będzie problem. Uwaga, o tutaj też mamy gazety. Znowu. Ale przynajmniej nic nie jeździło w paczce. Proszę bardzo, mamy naszą konsolę PS3 wersja Super Slim. Jeszcze mamy instrukcję. Tam jeszcze jakieś kartoniki, papiery mamy. O i mamy tutaj jeszcze jakieś papiery. O i usztywnienie pudełka bodajże. Pudełko sobie na bok damy. Przyjrzymy sobie teraz papierki. Umowa licencyjna chyba, gwarancja, PlayStation Network, reklama, instrukcja w formie takiej rozkładanej książeczki. To mi niepotrzebne. I jeszcze mamy pomoc techniczną. Sama konsola, zobaczmy sobie co tu jest. Ona ogólnie podobno jest uszkodzona. To sobie zaraz sprawdzimy, czy jest uszkodzona. Jak widzimy ma dwa lasery. Jeden do Blu-raya, drugi bodajże do DVD jest. Nie mamy... Oj, to jest... Nie mamy tutaj jednej osłony, jednego plastiku. Ogólnie sprawa wygląda następująco. Widać się włącza, już ją możemy zaktualizować, więc moduł Wi-Fi działa i w ogóle tam wszystko inne chyba działa. Ustawiamy język polski i będzie hulać. Poza tym konsola ma rypnięty napęd. Padzie są uszkodzone, spusty, ponieważ są takie luźne, miękkie, ale trochę latają. Analog jest rypnięty, lewy, chociaż w sumie delikatnie jeszcze coś tam podryguje. Dzięki, cześć, siemano. Dzisiaj będzie bez klapnięcia, bo mi kamerka padła.